Witam bardzo serdecznie w grze Archon wersji na Amstrada. Więc klawiszami kursora w lewo, w prawo zmieniamy sobie, którą stroną chcemy grać. Czy ciemną stroną, czy jasną stroną mocy. Oczywiście tu i tu jest ustawiony gracz. No dobrze, czarna strona niech będzie komputer. Ja będę białą stroną. No i dodatkowo joystick, czy jakiś jest używany, oczywiście przez jasną stronę mocy, czyli ja będę jasną stroną mocy i kto pierwszy zaczyna ruch, jest ruch pierwszy dla ciemnej strony mocy. Ja wybiorę oczywiście jasną stronę mocy. No i teraz pozostaje nam wybrać start game i zaczynamy. No i o co tutaj chodzi? Przede wszystkim mamy planszę podzieloną na pola białe i czarne. Tu jest ciemna strona mocy, my jesteśmy jasną stroną mocy. I chodzi tutaj o to, aby nasze jednostki ustawiać na białych polach. Wtedy mamy największe szanse na wygraną, gdyż mamy raz, że mocniejsze strzały, dwa, więcej energii. I tak samo jest z czarną stroną mocy, gdzie na czarnych polach, jeśli któryś z jego osób stoi, no to wtedy też oni mają przewagę. No i tu jeszcze mamy tak zwane pola neutralne, których kolorystyka zmienia się co każdą turę, czyli im ciemniejsze barwy, tym mniejsze mamy szanse, a gra polega na tym, aby albo zlikwidować wszystkie jednostki przeciwnika, albo przejąć wszystkie te pola mocy, tak, które tutaj są właśnie migające. No więc zaczynamy. No to na początku się zbliżymy, tak, żołnierzem. No i zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Tak, teraz już tutaj jest wszystko na czarno, czyli generalnie nie mielibyśmy szans, gdyby ktokolwiek nas zaatakował. Najpierw rozstawimy sobie jednostki i przeciwnik robi oczywiście to samo. Niektóre jednostki są strzelające, niektóre są po prostu walczące, więc na razie przesuwam jednostki na pola białe, aby uniknąć porażek. I widzę, że to samo robi oczywiście przeciwnik. Tak, są jednostki mocniejsze i słabsze. On zbliżył się, tak, bo oni tutaj będą też, prawda, starać się w jakiś sposób. Tu możemy zająć na przykład, teraz przewaga jest naszego białego koloru, więc oczywiście można to wykorzystać jak najbardziej. To jest smok przeciwnika. My też mamy smoka jednego, gdzieś chyba tutaj mamy, to jest chyba ten smok jest, albo nie wiem, zresztą, czyli jak na razie widzimy, że jednostki poruszają się w podobny sposób, jak ja się poruszam. Dobra, teraz się robi dość ciemno. Tym gdzieś bym tutaj uciekł. Tak, możemy też jeszcze się tutaj do nich wpakować, żeby sobie nie myśleli. Tak, aby uciekać jednostkami no i zobaczymy. Na razie jeszcze nikt nie próbuje mnie atakować. Dobra, ten już przejmuje ciemne pola. Tutaj walkirią się tutaj przesunę. A niech sobie przejmuje.
Tym na razie się nie musimy martwić. Tu postawił smoczysko. Dobra, my postawimy tego tutaj. Aha, i zaatakował nam na czarnym polu, więc tu będziemy mieć trochę marne szanse z nim wygrać. Teraz mamy taką część zręcznościową, ale właśnie jest szansa, że no trudno go będzie pokonać. Tak, co jakiś czas nam się odnawia strzelanie, więc trzeba sprowokować do strzału przeciwnika albo poczekać na swoją turę. Dobra, dostał. Może go załatwię, ale może to być trudne przedsięwzięcie. Ech. Dobra, ale udało mi się uciec. On w takim układzie to zadaje dużo większe obrażenia, a ja mu zabieram dużo mniejsze obrażenia, bo jestem na czarnym polu, więc no niestety. Dobrze, mam szansę go pokonać, tylko musi mi się strzał odnowić i nie mogę dać się trafić. No niestety trafił mnie i jak widać od razu mnie załatwił. No dużo nie brakło, żeby wygrać, no ale niestety. Moja zręczność nie jest aż tak wysoka jak zręczność komputerowego gracza. Dobrze, co my tu możemy zrobić? Teraz chyba nie wiem, czy się robi na ciemno, czy robi się na jasno, trudno powiedzieć. Zbliżymy się tym ptaszyskiem. Zobaczymy. Tak, oczywiście imprison, czyli go zablokował na razie. Ja też mogę rzucić imprisona. Dwa razy klikamy i wtedy mamy imprison. I tego tu zablokujemy. Znów coś robi. Jakiegoś elementala nam tutaj wyczarował. Elemental powietrza chyba to jest. Aha, dobra, ten ptak robi energetyczny ten, tak? Więc muszę być blisko niego, żeby go załatwić i go załatwiłem. Czyli dosyć dobry jest ten ptak z tym swoim magicznym wybuchem. Teraz moja kolej, tak? Też mogę kogoś tutaj wyczarować. Tu jeszcze mamy takiego gorga, no ale nie będziemy atakować gości, którzy są na tle. Dobra, możemy. Aha, ten jest imprisoned, czyli zablokowany. Mogę spróbować pokonać tego, bo jest na żółtym tle, więc będę miał przewagę. Najlepsze jest białe tło, tak? Ale no nie zawsze białe tło jest dostępne. Co zrobisz, panie kolego? Aha, tutaj się ustawiasz na czarne pola. Ja też mogę się tu ustawiać. Mogę na przykład tego zlikwidować, bo jest na białym polu. Czyli jego jednostkę taką, prawda, cienką generalnie. No właśnie, jeden strzał wystarczył, aby go pokonać. Także tutaj ta wersja na Amstrada jest znacznie prostsza niż na ZX Spectrum. Na ZX Spectrum naprawdę było ciężko ich pokonać. Co on tutaj zrobi? Shift Time, czyli odwrócił czas, tak? To ja zrobię to samo. Shift Time. No, ale czego nie zadziałało? A teraz zadziałało. Dobra, czyli tego duszka można by było pokonać. Weźmy konika cisowego. Jest na białym polu, więc
Powinniśmy dać mu radę, pod warunkiem, że go trafimy. Ale go nie trafiłem na razie. Tak, coś powolny jesteś, tak? No ale... Dobrze. Zaliczył petarę. No nie. Nie trafiłem sobie. No i z głowy. Jednego mocniejszego ma już załatwionego. Tak, teraz tamtym ruszył się na białe pole, więc mam szansę go zlikwidować mu kolejnego mocarza. Zobaczymy. O, ten jest dosyć szybki. O kurczę, jaką ma moc. Nie przypuszczałem, że on ma taką moc. Ohoho. Ohoho. Nie dość, że szybki, to jeszcze ma dosyć mocne strzały. To czym by go tutaj było dobrze załatwić? To są takie wojenne szachy, można tak powiedzieć. Dobra, wymknijmy się tutaj stąd. Co teraz? Co teraz? Jest tu jakiś ktoś na białym polu? Nie ma. Na razie nie ma, ale mój tutaj zawodnik jest na takim polu, które niestety jest zabójcze dla niego. Tak, on sobie teraz tak, bo teraz ma czarne pola. Tym muszę uciec gdzieś tu. Teraz idzie w moim kierunku wszystko, czyli na jasne pola. Dobrze. Ten wrócił. No, będą trochę pękać, bo już się będzie robić jasno. Teraz tak, możemy... Conjuring. Don. Nie wiem, co to jest conjuring. Ale coś jest zrobione, tak? Co zrobisz? Takie coś. Czyli na razie zamieniamy się, tak jakby można powiedzieć, miejscami. Tu już się robi jasno. Tak, robi się już jasno. No pasowałoby tego załatwić. Nie wiem, czy tym uda się Feniksem go załatwić. Zobaczymy. Muszę do niego blisko podejść. Ale mam szansę, żeby go... Ale szybki jest. Kurczę, jak ucieka. Nie wiem, nie pokonam go chyba. Teraz mam szansę, bo nie będzie miał... Tak, ale uciekł z mojego... No i załatwił mnie. Kurczę, jaki na niego sposób jest, bo on jest... dosyć mocny, to nie wiem.
Dobra. Rzućmy teraz Summon Elementa Revive. Tutaj możemy sobie przywrócić jednostkę, która nam zginęła. Ale chyba muszę nią atakować chyba od razu. Chyba tak. Chyba zaraz, gdzieś tu może. Nie mogę. Co, nic nie mogę zrobić? O, czarodzieja przesunąłem, tak? No to chyba był niezbyt dobry pomysł. Oj, coś się tutaj popsuło w grze, widzę. No walki, zobaczymy, czy też będzie coś. No, coś się popsuło w grze, niestety. Aha, już całkiem zawiecha. No cóż, nie będę w takim razie przedłużał, wiadomo o co chodzi, więc do usłyszenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Amstrada.